Witajcie, drodzy słuchacze. Dziś zanurzymy się w świecie, gdzie blask estrady cały czas świeci jasno, ale cienie dnia codziennego również są obecne. Co okryje się za uśmiechem znanych twarzy, które podziwiamy na scenie? Wyruszmy na emocjonalną podróż wraz z niezrównaną Marylą Rodowicz, której życie to nie tylko koncerty i blichtr, ale również walka z wyzwaniami dnia codziennego. Czy wyobrażaliście sobie, że gwiazda takiej rangi może zmagać się z dylematami, które dla wielu z nas są aż nazbyt znane? Jest to historia nie tylko o finansowych zmaganiach, ale także o niezłomnym duchu, który nie pozwala zrezygnować z pasji, nawet gdy świat zdaje się rzucać kłody pod nogi. Być może wielu z Was zastanawia się, jak naprawdę wygląda życie artystów poza sceną. Jak radzą sobie z wyzwaniami takimi jak niepewność finansowa? Co kieruje ich decyzjami w obliczu trudności? Czy pieniądze i sława są w stanie zapewnić stabilność i bezpieczeństwo? Pozwólcie, że wprowadzenie do tej opowieści stanie się dla Was początkiem refleksji i odkryć. Odpowiedzi na te pytania znajdziecie wsłuchując się w historię pełną wrażeń, emocji i życiowych zmagań. Czy jesteście gotowi na taką podróż? Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek. Maryla Rodowicz niedawno mocno utyskiwała, że dostaje tak niską emeryturę. Że będzie musiała pracować do końca życia, dlatego ani myśli schodzić ze sceny. Jak donosi jeden z tabloidów, w tym roku ZUS nieco podniesie gwieździe świadczenia emerytalne. Czy to skłoni ją do przejścia na emeryturę? Wątpliwe. Oczywiście wszystko to z powodu płacenia niskich składek, bowiem wiele umów autorskich czy kontraktów nie ma pełnego oskładkowania jak standardowe umowy o pracę. Kij ten ma dwa końce. Daje wyższy dochód, ale i mniejszą emeryturę. Owszem, w takiej sytuacji nasuwa się pytanie, czy może gwiazdy nie powinny mieć co najmniej średniej emerytury z urzędu dywaguje Super Express. Niespodziewanie rekordzistą wśród artystów estrady okazał się Marek Piekarczyk, który pożalił się, że ZUS wyliczył mu miesięczne świadczenie emerytalne na 7 zł i kilkadziesiąt groszy. Nigdy nie będę na emeryturze, może dlatego, że nie płacę składek na fundusze emerytalne. Płacę natomiast składki do ZUS. Niedawno dostałem zawiadomienie, że jeśli teraz przeszedłbym na emeryturę, to wypłacano by mi co miesiąc 7 ,77 zł 77 groszy. Oprawiłem ten list w ramkę i powiesiłem na ścianie, utyskiwał gwiazdor. Na głodowe emerytury utyskiwali m.in. Krzysztof Cugowski – 1000 zł, Teresa Lipowska – 2200 zł, czy Alicja Majewska – 1000 zł. Także Maryla Rodowicz swego czasu obwieściła światu, że cienko wszędzie. Gwiazda pobiera świadczenia w wysokości 1600 zł, co jest kroplą w morzu jej potrzeb. Jak wyznała w Plejadzie, kiedyś płacenie składek to w ogóle nie był temat i dlatego były tak niskie. Jej sytuację pogorszyło odejście męża milionera, który zostawił jej wielki dom w Konstancinie na utrzymaniu. Pracuje dużo dlatego, że muszę opłacić rachunki. A jednak ten duży dom generuje codziennie duże koszty. Niestety, rachunki to rachunki i trzeba je płacić. W dodatku straciłam samochód, więc musiałam wynająć inny. To też kosztuje. Niedługo planuję wziąć auto w leasing na dwa lata. Nie mam tantiem. Tyle zarobię, ile sobie wyśpiewam gardłem. Wcześniej nie narzekałam, bo kalendarz pękał w szwach, więc miałam regularny przypływ gotówki. Trzeba zaciskać pasa jak nigdy. Przez ten kryzys powoli uczę się doceniać wartość pieniądza. Bywa, że jestem pod kreską, utyskiwała Marylka. Kliknij suba, po więcej ciekawych ploteczek.